Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Skarby Powiatu, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Dzisiaj przyszedł czas na perełkę szczecinecką, wyciąg do nadwodnych, ale zanim dojdziemy do samego wyciągu, powiemy o trochę więcej o tym miejscu, bo to nie jest tylko wyciąg do nadwodnych. Jest z nami Bogusia Zastawna, na co dzień pracująca w Osirze, Ty się tym opiekujesz. No poniekąd tak. Oprócz oczywiście całej rzeszy naszych pracowników, którzy tutaj są na co dzień, są od zawsze, są do Państwa dyspozycji, to troszkę tak. No jest zawsze potrzebna osoba zawiadująca oprócz dyrekcji. Kiedyś to była tylko plaża miejska. Pamiętamy ją jako małe dzieci. Oczywiście była wypożyczalnia sprzętu pływającego, tak jak teraz. Doszedł wyciąg, także to już jest cały kompleks. No, rzeczywiście, kompleks jest bardzo rozbudowany. Tak naprawdę wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z jakiejkolwiek atrakcji wodnej, tutaj mają taką możliwość, ze względu na to, że dysponujemy zarówno kajakami, rowerkami wodnymi. Jest oczywiście ogromny, przepiękny kompleks basenów, który odgradza, przegradza i dzieli nam kąpielisko, które jest, jak widać, przy urokliwej pogodzie zawsze bardzo oblegane przez naszych mieszkańców, jak i także turystów. Wstęp jest bezpłatny, jeżeli chodzi o plażę. No tak, no oczywiście. Plaża jest dla wszystkich. Plaża ma cieszyć wszystkich. Wszystkim zapewniamy jednakową, profesjonalną opiekę ratowników. Czyli tak, mamy kajaki, mamy rowery wodne, mamy łodzie, jeżeli trzeba będzie. Dla każdego coś oczywiście. Miłego. Każdy znajdzie coś dla siebie. A sam wyciąg powstał? Sam wyciąg tutaj na Jeziorze Trzesiecko powstał w 2008 roku. Powstał on jako najdłuższy, na tamtą chwilę był najdłuższym wyciągiem linowym do nart wodnych w Europie. Jego długość to ogromna liczba dla mnie, bo 1100 metrów. Najdłuższa prosta to 320 metrów. Dla tych bardziej wprawionych, oczywiście mówimy tutaj już konkretnie o wakeboardzie, są ustawione także przeszkody, aby było atrakcyjnie, żeby było ciekawie, a prędkość, jaką maksymalnie mogą rozwinąć narciarze czy wakeboardziści, to jest aż do 60 km na godzinę. Wydaje się zawrotna. No, na pewno. Jeżeli ktoś nie jeździ na nartach, to na pewno. Albo jeżeli ktoś próbuje, to tym bardziej. Ja dodam tylko, że w 2015 roku szczecinecki Wake Park został certyfikowany przez Polską Organizację Turystyczną, także to jest obiekt turystyczny, o którym się mówi w Polsce. Obiekt, który ściąga ludzi nie tylko z Polski, ale również z Europy. Oczywiście, że tak. Na pewno tutaj wszystkie państwa nasze, którzy z nami sąsiadują, przedstawiciele turyści przyjeżdżają bardzo chętnie, korzystają ze względu na to, że mamy bardzo szeroką gamę, mogą sobie wynająć wyciąg na przykład na wyłączność, na godzinę, dwie, trzy. Także jest to o tyle ciekawe, że rzeczywiście, jeżeli przyjeżdża grupa, to może sobie spokojnie, naprawdę zdąży się przez weekend nawet nauczyć pływać. Ja widzę, że tam się robi tłoczno, może o kolejnych rzeczach i aspektach związanych z wyciągiem porozmawiamy już z trybun. Oczywiście, zapraszam. Thank you.
Dotarliśmy do miejsca, w którym zbierają się wszyscy, którzy chcą skorzystać z naszego wyciągu. Jak widać dzisiaj ruch taki chyba ponadprzeciętny. No nie, generalnie taki ruch jest zazwyczaj jak pozwala na to pogoda. No pogoda w tym sezonie nas nie rozpieszcza, więc ci wszyscy, którzy są amatorami właśnie czy to wakeboardu, czy nart wodnych, to z każdej wolnej chwili możliwości korzystają bardzo chętnie. Tutaj rzeczywiście nie tylko osoby, które pływają, ale także w związku z tym, że jest to dość widowiskowe, jest to ciekawe dla oka, to także osoby, które po prostu bardzo chętnie lubią patrzeć, jak pływają inni. No jest to bardzo widowiskowe, szczególnie te ewolucje wykonywane przez już takich zaawansowanych narciarzy czy wakeboardzistów. Nie no, one są genialne. One przysparzają na początku rzeczywiście wszystkim wakeboardzistom problemów. Tak naprawdę wszelkie ewolucje wykonywane są tylko przez wakeboardzistów. Na przeszkody nie można najeżdżać, mając... No motoryszczyzna moja wyszła. No. Nie, mając na stopach narty wodne. Nartami wodnymi można taką przeszkodę uszkodzić, więc tylko i wyłącznie ci, którzy już na desce wakeboardowej zażywają tego sportu, oni te przeszkody, że tak ładnie powiem, okupują dość systematycznie. Ale właściwie wszyscy zaczynają od nart, bo to jest taki początek, wstęp do takiej zabawy z wodą. Czy są ludzie, którzy zaczynają od deski od razu? Nie spotkałam się z osobą, która zaczynałaby od razu od deski, ze względu na to, że jednak narty są dwie i z tego, co się orientuję, jest po prostu dużo łatwiej na nich nauczyć się trzymać równowagę. Jednak deska w związku z tym, że jest to jedna, jest to określone ułożenie stóp, przysparza kłopoty na początku, dlatego najpierw narty, potem deska, potem przeszkody i już jest po prostu przyjeżdżamy wszystko. Do Szczecinka, nie mamy niczego, nie mamy sprzętu, nie mamy deski, nie mamy nart, nie mamy pianki. Czy możemy skorzystać z wyciągu? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej jesteśmy przygotowani także na taką ewentualność, na taką możliwość, na turystów, którzy czasami trafiają do nas trochę przez przypadek, będąc na terenie naszego miasta, powiatu. Takim osobom zapewniamy możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego. Mamy w cenie biletu są zawsze narty. Jeżeli ktoś chce, to może dodatkowo wypożyczyć deskę wakeboardową. Oczywiście także w cenie biletu jest kapok ze względów po prostu bezpieczeństwa. No tutaj na chwilę obecną niestety w związku z reżimem sanitarnym nie mamy możliwości wypożyczania pianek, ponieważ zazwyczaj też one w naszej ofercie tutaj są i nie ma z nimi problemu. No natomiast no ten rok jest dość specyficzny, więc musimy się dostosować. Myślę, że teraz o sprawach technicznych związanych już stricte z pływaniem porozmawiamy z jednym z instruktorów, których właściwie codziennie można tutaj spotkać. Tak, jest dzień w dzień, od poniedziałku do soboty, także nawet w weekendy nie odpoczywa. Czyli mamy się kogo pytać o radę. Oczywiście. Thank you.
teorię dotyczącą funkcjonowania wyciągu już znamy. A teraz trochę praktyki. Jest z nami Lech Chwedczuk, trener Szczecineckiego Klubu Narciarstwa Wodnego i Wakeboardingu. Nie pomieszałem czegoś? Nie, może być. Jak ci ludzie pływają na tym sprzęcie, wydaje się to takie proste. Ale proste to chyba nie jest. To znaczy, nie jest to jakaś ogromna sztuka. Wystarczy spróbować, chcieć i pływają wszyscy. Mam przykłady tutaj, jak prowadzę szkółkę, można powiedzieć, od 2008 roku, od momentu powstania wyciągu. Tu nie ma reguły. Są tacy, którzy zaczynają i wystartują za drugim razem, za trzecim razem, a mam i takich, którzy startowali dwa sezony, w trzecim zaczęli pływać. Ale w tej chwili pływają na wszystkim już. Czyli nie ma się co zrażać, bo te początkowe niepowodzenia to jest to jakby wpisane w ten sport. Tak, oczywiście. Każdy indywidualnie do tego się przygotowuje. Wystarczy zacisnąć zęby, wytrwałość i na pewno każdy popłynie. Niezależnie od wieku, to znaczy my szkółkę mamy od 10 lat, niezależnie od wieku w górę. Każdy powinien spróbować i żadnego problemu nie będzie. Widzimy tu wiele przeszkód. Po jakim czasie pływania możemy się zacząć z nimi mierzyć? Bo to też z pewnością jest kolejny etap. No jeżeli jest opanowana jazda pływania, tu dochodzą do tego okresy zimowe, w którym uczestnicy trenują akrobatykę, żeby opanować tutaj te wszystkie triki. I też tutaj nie ma reguły, że czy to jest miesiąc pływania, czy tak średnio w trzecim sezonie zaczynają już te przeszkody porządnie robić. Dużo dzieci uczęszcza na zajęcia? No w tej chwili mam grupę 40-osobową szkółka. Są to i amatorzy, są i uczniowie, uczestnicy, którzy pływają już czwarty, piąty, szósty sezon. Ta bardziej grupa zaawansowana to już startuje w zawodach. Właśnie szykujemy się do Mistrzostw Polski na dwusłupie, które się odbędą w Owińskach w sierpniu. No i część jest początkująca, jak co roku przybywa na Rybku. Część już kończy, bo wyjeżdża z miasta i gdzieś tam dalej kontynuują sobie te jazdy. I tak zawsze ta czterdziestka spokojnie jest. Ale poza młodzieżą też widać tutaj gro ludzi dorosłych. Czasami nawet w wieku, który aż mnie zadziwia i zawstydza, że ja jeszcze nie spróbowałem. Nie, no oczywiście wyciąg jest do korzystania dla wszystkich osób, dla każdych i turystów przyjeżdżających. Z miasta ludzie przychodzą. Można tu zobaczyć po południu, wieczorami. Wyciąg do 20 chodzi, jak tutaj ludzie się angażują. Jeżeli jest pogoda, wyciąg jest oblegany non-stop. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, może, rozumiem, podejść do ciebie, poprosić. Nie ma problemu. Poradzić się. Zawsze jesteśmy w stanie pomóc, poradzić. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli tylko jestem na treningach. Ludzie przychodzą, bo w trakcie treningu ludzie też pływają spoza klubu. Szanowni Państwo, więc jeżeli ktokolwiek z Was chciałby spróbować sportu ekstremalnego, a takim bez wątpienia jest to, co ci narciarze za naszymi plecami wyprawiają, zapraszamy na Szczecinecki Wyciąg do Narodów Wodnych. Z pewnością nie będziecie się nudzić i na brak emocji narzekać nie będziecie mogli.